Kalmarska, gdzie wkrótce startuje przejazd samochodów rajdowych dla Zbigniewa Cieślara z Wisły. Zbigniew Cieślar jakiś czas temu ciężko zachorował, a całe środowisko rajdowe postanowiło okazać mu w ten sposób wsparcie. Organizatorem akcji jest Michał Fielek. Bardzo przede wszystkim się cieszę i dziękuję wszystkim za tak liczny udział i przybycie na to wydarzenie. Spotykamy się tutaj wszyscy w celu okazania wsparcia dla Zbyszka Cieślara, dla jego rodziny, co też niewątpliwie jest czymś niesamowitym, ponieważ jak widać za nami jest mnóstwo samochodów rajdowych, osób, które znają Zbyszka Cieślara. Głównym celem tego wydarzenia jest ten symboliczny przejazd odcinkiem, który niejednokrotnie był, że tak się wyrażę, wykorzystywany do rajdów. Były to odcinki specjalne Cieszyńskie Barbórki czy rajdu Wisły. I w taki sposób przesłać mu życzenia powrotu do zdrowia, że wszyscy na niego czekamy i że dziękujemy mu za to wszystko, co dla nas zrobił dotychczas w tej swojej karierze rajdowej, jak i też na, że tak powiem, poziomie takim prywatnym. Zbysiu, jesteśmy tu wszyscy dla Ciebie, życzymy Ci powrotu do zdrowia, kibicujemy Ci na tym, jak to wszyscy mówią, najtrudniejszym odcinku specjalnym. Wierzymy, że będzie wszystko dobrze i do zobaczenia. OX.pl Joanna Świba.